Zaczynamy program Dzień z Republiką. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również mojego i Państwa pierwszego gościa, profesor Genowefa Grabowska, ekspert prawa międzynarodowego i europejskiego, Instytut de Republika. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Pani profesor, dzisiaj czytamy w Gazecie Polskiej codziennie o kolejnych skargach Komisji Europejskiej kierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w których Komisja Europejska odmawia legitymacji do orzekania polskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu. I jak pani to skomentuje? No, pierwsze słowo, które ciśnie się na usta, to takie, iż jest to wniosek wręcz skandaliczny. Skandaliczny dlatego, że Komisja Europejska zupełnie nie ponosząc żadnych konsekwencji za swoje działanie przecież, ocenia organ konstytucyjny państwa członkowskiego. A Komisja, tak jak i każda instytucja Unii Europejskiej, ma traktatowy obowiązek szanowania tożsamości konstytucyjnej państw członkowskich, czyli ma szanować ich konstytucję. Nie wolno od tak sobie występować przeciwko organowi konstytucyjnemu, a takim jest przecież Trybunał Konstytucyjny, najwyższy polski organ usytuowany w Konstytucji po to, by właśnie on oceniał jakość i skutki prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, aby ten organ podlegał ocenie Komisji Europejskiej. I to jeszcze z takich punktów widzenia, jakie zaprezentowała w skardze do Trybunału, bo skoro tam mówi się, iż odpowiada Trybunał za to, iż nie respektuje w swoim orzeczeniu zasad Unii Europejskiej, wymieniając zasadę pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej, to powiem tylko tyle. Takiej zasady w traktatach nie ma i Polska ma odpowiadać, ponosić konsekwencje za to, że nie dotrzymuje zasady, którą Komisja Europejska uważa za obowiązującą, ale której w traktatach obowiązujących, mam na myśli traktat lizboński 2009 rok, tej zasady nie wpisano, nie ma jej w żadnym wcześniejszym traktacie, który w Unii Europejskiej, wcześniej we wspólnotach europejskich funkcjonował. Więc oskarżanie państwa, iż jego Trybunał tej zasady nie chce respektować, no moim zdaniem jest naprawdę za daleko idące, nie chcę używać ostrzejszych słów. Trybunał będzie musiał to ocenić. Co zrobi Trybunał, zobaczymy. Natomiast mamy w tej chwili taką sytuację polityczną, iż Trybunał Konstytucyjny bardzo często wspiera Komisję Europejską, pozwala jej budować taką narrację i tak używać obowiązującego prawa, aby mogła swoje kompetencje rozszerzać, rozpychać się. I ten wniosek skierowany do Trybunału będzie właśnie probierzem, będzie sprawdzianem, jak dalece i Trybunał Sprawiedliwości, i cała Unia Europejska respektują obowiązujące traktaty. I jednocześnie, czy respektują fakt, że każde państwo członkowskie ma prawo do obrony, ochrony swojej tożsamości konstytucyjnej. To jest zapisane właśnie w artykule 4 Traktatu o Unii Europejskiej, iż każdy organ tego typu obowiązek ma. Poza tym dodam może jeszcze tylko na marginesie, że skoro w tym wniosku złożonym w roku 2023 Komisja Europejska wypomina Polsce i polskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu sposób jego tworzenia po roku 2015 i przywołuje fakty z roku 2015, iż nie podoba jej się wybór trzech sędziów, to przepraszam, to przez te 8 lat, gdzie komisja była.
Czy to nie przeszkadzało wtedy komisji? Dopiero dzisiaj wyciąga? Dzisiaj, bo blisko wybory? No więc to jest taki wniosek, moim zdaniem, napisany w desperacji Komisji Europejskiej, żeby niestety ten spór pomiędzy Polską a komisją nadal trwał, aby ten spór mógł być dalej paliwem, także politycznym. Pani profesor, a jak pani ocenia informację, że do 7 września Trybunał Konstytucyjny odroczył wczoraj rozprawę dotyczącą wniosku premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego? Ta sprawa jest odroczona, natomiast to też eksperci wiążą z kolejnością działań w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. No, do Krajowego Planu Odbudowy wracając, to mamy bardzo mizerne doświadczenia w całej Unii Europejskiej. Natomiast pierwsze pytanie dotyczyło odroczenia. Są wakacje, teoretycznie to jest możliwe, choć ja osobiście ogromnie żałuję, że ta sprawa nie została załatwiona, powiem brzydko, czyli nie został wydany wyrok oceniający konstytucyjność tegoż właśnie wniosku, który do Trybunału wpłynął. Przy czym z tego, co mi wiadomo, to odroczenie nastąpiło z tego powodu, że zabrakło opinii jednego z głównych organów uczestniczących także w tym sporze. Z Sejmu nie wpłynęła opinia niezbędna do rozpatrzenia tego wniosku, dotycząca właśnie stanowiska Sejmu w kwestii obniżenia tak zwanego progu dla pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego z 11 sędziów do 9, czyli do powrotu do stanowiska sprzed roku 2015, kiedy to pełny skład Trybunału był identyfikowany właśnie tą liczbą 9 sędziów jako liczba wystarczająca do wydania wyroku w pełnym składzie. Pani profesor, wracamy do Funduszu Odbudowy. Liczący 800 miliardów euro instrument, z tego funduszu wypłacono 18 krajom około 150 miliardów złotych. Natomiast te pieniądze otrzymało 9 państw członkowskich. Nie otrzymały natomiast 9 krajów członkowskich. Polska, Niemcy, Węgry, Estonia, Szwecja, Finlandia, Holandia, Belgia i Irlandia. Natomiast już zwracane są uwagi, że przecież cały czas my też płacimy te składki, a nie możemy dostać tych funduszy. No, fundusz jest w całości finansowany z pożyczek. Unia Europejska zaciągnęła i zaciąga nadal ogromną pożyczkę, bo fundusz to 800 miliardów euro. Z tego, jak pani redaktor powiedziała, wypłacono 150 miliardów, czyli nawet nie 20% całości. A fundusz trzeba skonsumować do roku 2026. Więc komisja tutaj ustanowiła mechanizm, nie licząc się z realiami. Ja rozumiem, iż nie mogła przewidzieć kryzysu, czyli wojny na Ukrainie, ogromnych zawirowań gospodarczych. To fakt. Nie mogła także przewidzieć, że tak szalenie wzrośnie obsługa kredytu. Ta obsługa wzrosła tak, że środki przewidziane przez komisję na opłatę tych pożyczek były w takiej wysokości, iż do połowy tego roku zostały już wydane, a trzeba obsługiwać fundusz do roku 2026. Komisja sama uwiązała sobie kamień u szyi, i to taki milowy, ciężki, podchodząc do funduszu odbudowy w sposób odbiegający od pierwotnych założeń. Bo pierwotnie miał służyć odbudowie gospodarek po COVID-zie, a więc trzeba było wzmocnić służbę zdrowia, rynek pracy, wypłacić środki przedsiębiorstwom, żeby mogli swoje firmy, swoje gospodarki odbudować. Tymczasem komisja tutaj poszła bardzo szeroko i uznała, że wszystkie inwestycje, które w planach inwestycyjnych przez państwa do komisji będą zgłoszone, będą dodatkowo obwarowane
tak zwanymi kamieniami milowymi, czyli z traktatów unijnych wyjętymi warunkami, które nic wspólnego, kompletnie nic z COVID-em nie mają, ale mają zmusić państwa do reform w innych dziedzinach niż te post-COVID-owe. I to się mści. Dziękuję pani profesor za ten komentarz. Profesor Genowefa Grabowska, ekspert prawa międzynarodowego i Europejskiego Instytutu de Republika. Dziękuję pani profesor. Dziękuję pięknie. Już za chwilę kolejna część naszego programu. My cały czas czekamy też na konferencję prasową z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Pawła Wdówika i właśnie przenosimy się na tę konferencję.